Navitel R984K to aktualnie najwyższy model kamery samochodowej dostępny w sprzedaży od tego producenta. Jak sprawuje się w praktyce i czy warto go kupić? O tym w dzisiejszym materiale. Wideorejestrator do testów otrzymałem bezpośrednio od producenta. To najwyższy model Navitela uzbrojony w sensor optyczny Sony 415, który potrafi nagrywać w 4K, czyli dokładnie 3840 pikseli na 2160 pikseli. Kąt widzenia obiektywu wynosi 140 stopni, soczewka jest siedmiowarstwowa i szklana z warstwą filtra podczerwieni IR. Kamera nagrywa pliki w formacie TS. Wśród dostępnych opcji mamy tutaj m.in. klasyczny już autostart, alerty GPS, wyświetlanie cyfrowego prędkościomierza, G-sensor, tryb parkingowy, nagrywanie dźwięku, moduł Wi-Fi do łączności z naszym smartfonem i zarządzania przez aplikację Navitel DVR Center oraz moduł GPS. Kamera może być zasilana zarówno przez gniazdo 12V, jak i 24V. Producent wyposażył kamerę w superkondensator, a zasilanie doprowadzamy do kamerki za pomocą wejścia USB-C. Urządzenie obsługuje karty microSD do maksymalnej pojemności 128 GB. Wideorejestrator testowałem na karcie SanDisk Extreme 64 GB. Pierwsze wrażenia. Producent dorzucił do zestawu czytnik kart, który jednak dość szybko mi się zepsuł, ściereczkę z mikrofibry, a także voucher nawigacji Navitel na darmowy dostęp przez 12 miesięcy. Wideorejestrator jest dość spory i przy tym mało dyskretny. Strona skierowana na ulicę wyróżnia się dużą osłoną soczewki z chromowaną obwódką ozdobną. Nie jest umiejscowiona centralnie, a ze skrajnej strony obudowy. Wyświetlacz zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Jest duży, dotykowy i bardzo responsywny. Ma dokładnie 854x480 pikseli, wyświetlacz jest wykonany w technologii IPS i ma średnicę 3 cali. Widać, że ktoś dobrze przemyślał ten element. Przyciski dotykowe są dobrej wielkości, bardzo czytelne i reagują natychmiast na nasz dotyk. Sam obraz jest wysokiej jakości, spodobała mi się także ilość opcji do konfiguracji. Ostatecznie zdecydowałem się wyłączyć dźwięk powiadomień, a także ustawić dość szybko aktywujący się wygaszacz ekranu. W ten sposób wideorejestrator włącza się razem z autem, dosłownie kilkanaście sekund wyświetla obraz z kamery, następnie przełącza się w pokazywanie prędkości i całkowicie wygasza ekran. Nie lubię, jak mi coś w nocy świeci w oczy, stąd jest to super rozwiązanie dla mnie. Kamerę mocuje się do szyby za pomocą przyssawki, która zakończona jest magnetycznym uchwytem. Przy samej przyssawce jest wejście zasilania, które podawane jest do kamery właśnie przez magnetyczną końcówkę. Navitel R984K to topowy model wideorejestratora tego producenta i dziwi mnie nieco zastosowanie właśnie przyssawki. W tańszych modelach znajdziemy już przede wszystkim uchwyty na taśmę dwustronną, które są dość stabilne. Jakość dźwięku i nagrań wideo. Navitel R984K to urządzenie, które nagrywa w wysokiej rozdzielczości. Bardzo ciekawiło mnie, jak ten obraz przetworzy procesor M-Star SSC8629Q. W przypadku smartfonów w przeszłości bardzo często okazywało się, że 4K było tylko, ale na papierze. Urządzenie po prostu nie dawało rady nagrywać tak dużych plików i stosowało przez to dość sporą kompresję. W rezultacie otrzymywaliśmy rozdzielczość 4K przy bitrate charakterystycznym np. dla 720p. Navitel R984K ma ładny, dość ostry i wyraźny obraz w dzień. Widać dość dobrze szczegóły, aczkolwiek rozpiętość tonalna nie jest tak duża, jakby można było tego oczekiwać. W rezultacie w finalnym nagraniu kolory są nieco przekłamane i nieco wypłowiałe. Gęstość zapisu, i tutaj nastąpiło małe zaskoczenie, wynosi zaledwie 15 mega na sekundę, co jest raczej tak przynajmniej 3-4-krotnie większą kompresją niż w przypadku typowego materiału z 4K, a bardziej charakterystyczną dla 1080p. Mogłoby być więc lepiej. W nocy obrazek nie jest zły. Jeżdżąc po mieście spokojnie nagramy to, co dzieje się nie tylko w centrum kadru, ale również po jego brzegach. Na trasie również nie jest źle. Warto dodać jeszcze parę słów o samym mikrofonie. Tutaj też nie jest źle, ale dźwięk jest lekko stłumiony. W porównaniu z innymi testowanymi przeze mnie kamerami, nawet tego samego producenta, mogłoby być lepiej. Problemy z Navitel R984K.
Jednak kamerka ma dwa dość duże, poważne problemy. Pierwszy z nich to przycisk do awaryjnego nagrywania. Działa on zupełnie odwrotnie niż we wszystkich innych kamerach. Bardzo mnie to zaskoczyło. Do tej pory, jeżeli na drodze stało się coś wartego zachowania, wciskało się przycisk Emergency Recording i kamera zabezpieczała cały ten plik przed nadpisaniem. Często również tworzyła dodatkowy katalog, by łatwiej później było odnaleźć ten plik. Przez kilka tygodni testów natrafiłem na kilka takich akcji, które chciałem Wam pokazać. Okazało się jednak, że akurat Navitel R984K po wciśnięciu tego przycisku dopiero zaczyna nagrywać zabezpieczony plik. Z tego powodu wszystkie tak moje zachowane pliki nie pokazują już nic, bo zachowały się nagrania po danej sytuacji, a nie ta sytuacja sama. Drugi problem, który w mojej ocenie dyskwalifikuje nieco tę kamerę, a zwłaszcza w segmencie kamer flagowych, to brak jakiejkolwiek stabilizacji obrazu. Już na postoju kamera potrafi dostać tak dziwnych drgań, że przypomina to jazdę po tarce lub swoisty offroad, a nie stanie w miejscu na parkingu. Gdy jechałem trasą szybkiego ruchu z większą prędkością, nagranie jest kompletnie bezużyteczne. W aucie nie czuć aż takich drgań, jak pokazuje to później kamera. Można dostać choroby morskie oglądając nagranie. I problem dotyczy nie tylko dużych prędkości, ale każdych prędkości. Nawet najmniejsze drganie jest amplifikowane przez matrycę i dzieją się tutaj cuda. Przez to tablice są często nieczytelne zarówno w dzień, jak i w nocy. Jak więc można podsumować Navitela R984K? Navitel R984K to kamera nagrywająca w 4K, wyposażona w GPS, ekran dotykowy i szereg użytecznych funkcji. Kamera jest dość duża i mało dyskretna. Na papierze to świetna propozycja dla każdego kierowcy samochodu osobowego czy też ciężarowego. Jednak brak stabilizacji obrazu i duża kompresja negatywnie wpływają na jakość nagrań, zwłaszcza przy wyższych prędkościach. Chociaż kamera wyróżnia się w wielu aspektach, te wady mogą być istotne dla potencjalnych użytkowników szukających solidnego wideorejestratora w segmencie flagowym. Czy kupiłbym R984K dla Ciebie? Jeżeli aktualizacja oprogramowania wyeliminuje wspomniane problemy, to tak. Jeżeli jednak nie jest to kwestia softowa, to wydaje mi się, że poszukałbym innej kamery. Dzięki za uwagę, zapraszam Was do kolejnych materiałów i do zobaczenia wkrótce. Cześć.